W tej chwili mamy znowu wysokie bezrobocie. Sytuacja się pogarsza. Chile w dalszym ciągu jest krajem rozwiniętym, ale przestał się rozwijać. To ludzie byli zgorzknieni. Dlaczego? Ludzie byli przyzwyczajeni do tego, że co roku żyje się lepiej, a przez parę lat co roku żyło się gorzej. Chile naprawdę w tej chwili jest bardzo drogim krajem. Na przykład ludzie, którzy przyjeżdżają z Hiszpanii czy z Francji, mówią na miłość boską, jakby tu drogo płacicie za restaurację, można taniej zjeść we Francji czy w Hiszpanii. No, ja jeżdżę do Polski, więc bardzo wiele produktów żywnościowych jest droższe w Chile niż w Polsce. Na przykład mój teściu jeździł po 1500 kurczaków, a wracał z 30 i pani, która te kurczaki przedtem porozwoziła po znajomych, mówiła: imperialiści nam dali tylko szansę na to, żebyśmy uzyskali, no powiedzmy, te 50 kurczaków, ale jutro przywieziemy więcej. No jak to nie ma pieniędzy? Przecież jest drukarnia, to drukujemy pieniądze. Gdybym był wolny i samotny, to bym wrócił do Polski. Witamy po raz kolejny na kanale Polacy w Ameryce Łacińskiej. W Ameryce Łacińskiej są dwa kraje, które mają najwyższy dochód na mieszkańca, nie licząc może kilku wysepek karaibskich. Są to Panama i Chile. O Panamie już trochę usłyszeliśmy, teraz kolej na Chile. I tutaj naszym gościem jest Maciej, prosto z Santiago de Chile. Witamy, Macieju, na kanale. Witam, serdecznie pozdrawiam wszystkich, którzy oglądają, którzy to kiedyś obejrzą. Jestem Maciej, Santiago de Chile, w Chile od 33 lat wkrótce, a znam Chile od 82 roku. To może na początek, aby dobrze się nam rozmawiało i ta adrenalina nam skoczyła na taki przyzwoity poziom, to zaczniemy w taki patriotyczny sposób od różnicy między PO i PiS-em, a potem przejdziemy do aborcji. W porządku? No to, dobrze, zdaje się, że żartujesz, bo chyba będziemy rozmawiać o Chile. No właśnie, no przechodzimy na serię do Chile. Takie krótkie pytanie na początek. Ile masz lat i skąd jesteś z Polski? Mam 64 lata, urodziłem się w Gdańsku, a mieszkałem do 81 roku między Wrocławiem i okolicą. Domyślam się, że jak kiedyś jako dziecko bawiłeś się tym globusem i sobie tak przekułeś go, zaczynając od Polski, po drugiej stronie wyszło ci gdzieś bardzo blisko Chile, więc ciebie to zaciekawiło, ale żeby tak od razu się przenosić, jak to wyszło? No to była trochę dłuższa sprawa, bo Chile wiedziałem tylko tyle, ile przeczytałem w książkach Jules Verne'a albo Thora Heyerdahla, kiedy płynął na Wyspę Wielkanocną, która jest chilijska, a jeszcze Daniel Defoe w Robinsonie Crusoe, nie wiem, to był Daniel Defoe, w Robinsonie Crusoe też był, też to jest wyspa chilijska, na której zresztą byłem, bardzo piękna wyspa. A zaczęło się to tak, że pracując na wakacjach w Londynie, spotkałem piękną dziewczynę, która była na wakacjach z Chile. Potem pojechaliśmy razem do Francji. Zostałem we Francji w 81 roku i w 90 roku, jak już mieliśmy dzieci, to żona się zapytała, czy nie lepiej by było, żeby dzieci miały rodzinę. No i wtedy rodzina nasza była albo w Chile, albo w Polsce. I rok 90, znając Chile z wielu podróży, powiedziałem sobie, wolę Chile. 90 rok. Chile rosło dynamicznie, rozwijało się i poprawiało się w tym okresie. I to był dobry kraj do życia, szczególnie po Francji. Dzisiaj zaczniemy trochę o ekonomii, a w drugiej części wrócimy do codziennego życia w Chile. Macieju, i może zanim przejdziemy do Pinocheta, który rozsławił Chile chyba na cały świat, to wróćmy jeszcze trochę, co było przed Pinochetem, Allende i akurat tego typu problemy, jakie Chile miało wtedy. To jest też akurat bardzo ciekawy temat. Tak, to jest temat, który jest mało znany w swojej głębokości i swoich faktach. Otóż Chile w latach 60. no, przechodziło swoje perturbacje społeczne ze względu na wpływy socjalistów. Allende startował do wyborów wiele razy i w roku 70. Allende dostał wystarczająco głosów na to, żeby, powiedzmy, być uważanym, ale nie zwyciężył. I w zasadzie to była decyzja polityczna, żeby przekazać władzę Allende, mimo że on tych wyborów tak zdecydowanie, jednoznacznie nie wygrał. Epoka lat 60. była bardzo ciekawa, bo z jednej strony były duże inwestycje w infrastrukturę, wtedy stworzono system irygacji, który pozwolił rolnictwu się rozwinąć,
ale z drugiej strony rosnący dobrobyt sprawiał, że partie lewicowe, skrajnie lewicowe dochodziły do siły i do władzy. Komuniści, partie komunistyczne otrzymywały pomoc i Salvador Allende, który nie był dokładnie specjalnie komunistą, ale był socjalistą, był masonem 33 stopnia, dostał poparcie lewicy i centrum i w wyborach w roku 70, w roku 1970, powiedzmy, nie otrzymał tak znaczącej większości, żeby móc być wybrany naturalnie prezydentem Chile, ale wtedy prezydent zatwierdzał parlament. Więc ludzie głosowali, a parlament wybierał, powiedzmy, wśród tych, którzy mieli najwięcej głosów i taki konsensus się pojawił, że Salvador Allende, mimo że jest lewicowy, ma jednak tak długą praktykę obiecywania, że zrobi z Chile raj, że powiedzmy trzeba mu dać szansę, żeby pokazał, co może zrobić. I ten konsensus sprawił, że Salvador Allende, socjalista, mason, dochodzi do władzy i zaczyna bardzo powoli robić rewolucję na modłę sowiecką. Więc jeżeli ktoś czytał wspomnienia na przykład po rewolucji jeżeli ktoś czytał to, co się działo w Polsce po 1944 roku, to dokładnie to samo działo się w Chile. To znaczy funkcjonariusze partyjni, komisarze kładli łapę na wszystkie dziedziny działalności gospodarczej i społecznej. Prasa, telewizja, radio, banki, firmy, rolnictwo i tak dalej. Zaczęły się siłowe wyrzucanie ludzi z domu, wyrzucanie ludzi z pracy, interwencje w zakładach pracy, interwencje w firmach, w kopalniach. Zaczęło się to, no, panoszenie się komisarzy, którzy mieli cel wprowadzenia socjalizmu, ale nie mieli, no, nie mieli ani zdolności, ani możliwości ekonomicznych, żeby to w jakiś sposób działało. I to doprowadziło do bardzo głębokiego kryzysu. Spadła produkcja rolna. Allende potrafił powiedzieć, jak to nie ma co jeść. Przecież kraj jest bogaty, jedźcie i na wsi jest jedzenie. Poza tym popełnił kardynalny błąd, gdyż wprowadził reformę rolną, dając ziemię robotnikom rolnym, a nie rolnikom. Ci ludzie nie mieli żadnej chęci do tego, żeby być właścicielami ziemi. Oni chcieli tylko iść do pracy i dostawać większe pieniądze za to, żeby potem sobie móc gazować i grillować. No i oni dostali nagle ziemię, nie wiedzieli absolutnie, co z nią robić, więc zjedli po głowie trzody chlewnej, po głowie bydła, spadło drastycznie w ciągu 2 lat, bo ludzie jedli, a nie hodowali, spadła produkcja rolna, spadła produkcja przemysłowa, kraj wszedł w kryzys, robiły się koszmarne kolejki po jedzenie, robiły się przydziały kurczaków na dzielnice z bardzo typowym dla komunizmu szachrajstwem. To na przykład mój teściu jeździł po 1500 kurczaków, a wracał z 30 i pani, która te kurczaki przedtem porozwoziła po znajomych, mówiła: imperialiści nam dali tylko szansę na to, żebyśmy uzyskali, no powiedzmy, te 50 kurczaków, ale jutro przywieziemy więcej. No więc to, co się działo w Chile, było bardzo podobne do tego, co się działo w Polsce i w Rosji w czasach rewolucji. I teraz jaka jest sytuacja? W roku 73 parlament się zbiera i wydaje w sierpniu, 26 sierpnia, odezwę i ultimatum do rządu Allende, mówiąc mu, że tutaj jest lista 22 punktów, których pana rząd łamie prawo i konstytucję i to musi być skorygowane w jak najkrótszym czasie. Jeżeli nie, to parlament będzie musiał przedsięwziąć odpowiednie środki, aby zapobiec dalszemu łamaniu prawa i konstytucji w Republice Chile. No i potem 11 września Pinochet bierze władzę, ale praktycznie bierze władzę skłoniony do tego przez parlament. I jeszcze przed tym robi się sytuacja taka, że powstaje strajk kierowców ciężarówek. Widzicie, Chile to jest takie te 5000 długich kilometrów na 100, 200, 300 szerokich. Cały transport jest ciężarówkowy, jest kołowy. Strajk kierowców ciężarówek sprawia, że w ciągu 3 dni Santiago zaczyna się dusić. Nie ma co jeść. Ale właśnie słyszałem, że na samym początku to nie był sam Pinochet, który tą władzę przejął, to po prostu chyba zespół generałów. Było 4 generałów, tak. Z tym, że
Pinochet na pewno nie był najbystrzejszy, ale na pewno był najbardziej zdecydowany, no i być może łatwiejszy do otrzymania pomocy logistycznej zewnętrznej niż inni. Gdyż tak naprawdę Pinochet nie był bardzo inteligentnym człowiekiem. On tak, powiedzmy, dosyć średnio inteligentnym był. Ale zdawał sobie z tego sprawę i usiłował robić dobrze dla kraju, no i czuł tą jak się mówi, wokację Salwadora, zbawcy kraju, i w sumie dokonał dosyć dobrych reform. Znaczy po epoce tego ciężkiego kryzysu i wychodzenia z marazmów, który wpędziła hiperinflacja, przecież Allende drukował pieniądze. No jak to nie ma pieniędzy? Przecież jest drukarnia, to drukujemy pieniądze, no i hiperinflacja, i okazuje się, że też jest dużo pieniędzy, ale nie ma towaru. I to były lata 90, więc prawie rok 90, to prawie 10 lat mieszkałeś we Francji. Tak. Z Polski wyjechałeś w którym roku dokładnie? 91. O 91, to od razu tak krótki Londyn, potem od razu Francja. Tak. I akurat przybyłeś do Chile, i Chile jest takim specjalnym miejscem. Tutaj akurat muszę słuchaczom trochę takiego background wrzucić. To polega na tym, że Chile miało no, tego dyktatora sławnego Pinocheta, który nie miał zielonego pojęcia o ekonomii. On wiedział, jak tam kierować krajem, ale jak gospodarką, nie wiedział. Więc ściągnął ludzi, którzy wiedzieli, i okazało się, że oni mu bardzo ładnie ustawili gospodarkę w Chile, która była potem takim miejscem, że inni akurat Latynosi z innych krajów zawsze mówili, że te Chile to tak ładnie idzie w górę. Na czym to polegało? Na czym to polegało, Maciej? Wytłumacz właśnie ten cud gospodarczy Chile. Cud gospodarczy zaczął się po kryzysie. To znaczy rok 73 to jednak był głęboki kryzys gospodarczy, no, stan wojenny i tak dalej. Potem pojawili się Chicago Boys wyuczeni i sterowani przez Friedmana. No i wtedy zaczęła się epoka inwestycji. Tu takich inwestycji było wiele, bo na przykład nie sprywatyzowano górnictwa miedzi. Codelco było największą, no, nawet dzisiaj jest jedną z największych kopalni miedzi na świecie. To dawało dobre wpływy, a bardzo ruszyło się rolnictwo. I rolnictwo na bardzo ciekawej zasadzie, po wojnie domowej praktycznie, no nie była wojna domowa, no ale powiedzmy po konfliktach wewnętrznych, rząd Allende zarekwirował bardzo dużo ziemi, odebrał ją ludziom, którzy byli starymi hacjenderami, latyfundystami, no, którzy często wyjechali, potem nie zawsze byli młodzi, i ta ziemia została sprzedana. I tą ziemię kupili ludzie, powiedzmy, z wolnych zawodów, ludzie mądrzy, lekarze, prawnicy, nauczyciele akademiccy, przedsiębiorcy, i właśnie zrobili to samo, co zrobił Pinochet. Mam ziemię, chcę, żeby to produkowało, nie mam zielonego pojęcia, co się z tym robi. No i tu weszła agronomia zawodowa, i która badając jakość ziemi, nasłonecznienie, nawodnienie, powiedziała im: tutaj zielone jabłka, tu kiwi, tu tam kukurydza, tam pyry. I zaczęła się intensywna produkcja rolna, która sprawiła, że w latach 80. zielone jabłuszka z Chile były na całym świecie, nie w całej Europie sprzedawano. Potem kiwi, potem winogrona, i to sprawiło, że sektor rolniczy się rozwinął bardzo mocno. I teraz Chile miało w tym okresie cztery filary rozwoju. To było górnictwo, rolnictwo, mączka rybna i celuloza. Na tych czterech filarach gospodarki kraj rósł gospodarczo po 6-7% tak do roku 2000-2004. Były niskie podatki, były niskie ograniczenia prawne i kontrolne firm, była bardzo ciekawa polityka inwestowania zysków, to znaczy zyski zainwestowane, reinwestowane nie płaciły podatku. Czyli opłacało się kupić nową firmę, założyć nową firmę, niż wziąć pieniądze na konsumpcję. Więc to sprawiło, że Chile miało dużo pieniędzy i dużą ilość bogatych patriotów, którzy naprzód inwestowali w Chile, a dopiero potem, jak rynek się saturował, przechodzili na inwestycje w Kolumbii, Argentynie, Peru czy Brazylii. Ale to ty też masz trochę doświadczenia takiego, że na przykład zakłada się firma, jak na przykład zakłada się firmę, to jak to wygląda sprawa z fiskusem, to
jest podobnie tak, niż więc, w Polsce, czy inaczej? Zakładanie firmy uproszczono z czasem, co nie poprawiło życia przedsiębiorców, ale podatki były niskie i fiskus był zawsze życzliwy dla przedsiębiorców. Nigdy nie było tego, żeby fiskus szukał, żeby zniszczyć firmę, wręcz przeciwnie, firmie, która chciała zapłacić zaległe podatki, ofiarowano bardzo duże ulgi, powiedzmy, no, umarzano kary, byleby płacił zaległe podatki z jakimś tam rozsądnym domiarem. I zresztą to jest też bardzo interesujące. My co miesiąc nadpłacamy nasze podatki, robimy zaliczkę i rząd rewaloryzuje według inflacji te zapłacone podatki pod koniec roku i większości ludzi zwraca nadpłacony podatek. Czyli w takim razie już jesteś tam 33 lata, to ile razy miałeś audyt robiony? No więc właśnie, prowadziłem firmę 25 lat i nie miałem żadnego audytu. I miałem jedną kontrolę, podatki były niskie i fiskus był zawsze życzliwy dla przedsiębiorców. Nigdy nie było tego, żeby fiskus szukał, żeby zniszczyć firmę, wręcz przeciwnie, firmie, która chciała zapłacić zaległe podatki, ofiarowano bardzo duże ulgi, powiedzmy, no, umarzano kary, byleby płacił zaległe podatki z jakimś tam rozsądnym domiarem. I zresztą to jest też bardzo interesujące. My co miesiąc nadpłacamy nasze podatki, robimy zaliczkę i rząd rewaloryzuje według inflacji te zapłacone podatki pod koniec roku i większości ludzi zwraca nadpłacony podatek. Czyli w takim razie już jesteś tam 33 lata, to ile razy miałeś audyt robiony? No więc właśnie, prowadziłem firmę 25 lat i nie miałem żadnego audytu. I miałem jedną kontrolę z inspekcji pracy, która obejrzała książki, posiedziała, ponudziła, powiedziała: okej, nie ma powodu, żeby ukarać, do widzenia. Proszę tak dalej. I ta taka hossa trwa już 40, już prawie 50 lat, prawda? I nadal no, idzie. Niestety nie, chcielibyśmy. Otóż, znaczy po tych wolnorynkowych reformach i niskich podatkach rządy, które no, często były lewicowe albo takie centroprawicowe, ale niespecjalnie patriotyczne, zaczęły zadłużać Chile, zaczęły podnosić podatki, podniesiono VAT z 14% na 19% i podwyższono podatki od zysków firm. Ale skąd to się wzięło? Czy na przykład, nie wiem, zmienił się nagle rząd i nagle stwierdził, o, żeby się utrzymać u władzy, to będziemy musieli coś obiecać, zaczniemy rozdawać. Nie, znaczy, żeby rozdawać, musimy podatki podnieść. Tak. Jak to było? Pod koniec lat 80. Pinochet wiedział, że musi oddać władzę, zrobił referendum, czyli w zasadzie dosyć demokratyczne wybory i potem doszły do władzy rządy lewicowe, które na początku bardzo ostrożnie, a potem coraz bardziej agresywnie przechodziły na politykę taką socjalną, lewicową i niekorzystną dla gospodarki. I to sprawiło, że produkt narodowy Chile brutto, który rósł, przestał rosnąć, często spadał poprzez błędne decyzje rządów lewicowych. Potem były dwa rządy prawicowe, kiedy trochę się poprawił, ale no z kolei presja, no tak jak w Kanadzie i w Stanach Zjednoczonych i jak w Europie, presja tych partii lewicowych jest tak ogromna, ich dominacja w mediach jest tak ogromna, że powiedzmy trudno forsować reformy albo obniżki podatków, które by sprawiły, żeby gospodarka by ruszyła. No w tej chwili mamy znowu wysokie bezrobocie, utrudnienia na przykład w pozwoleniu na budowę nowych budynków sprawiają, że spada zatrudnienie w budownictwie, czyli bezrobocie będzie dalej rosnąć. No sytuacja się pogarsza. Znaczy Chile w dalszym ciągu jest krajem rozwiniętym, ale przestał się rozwijać i wybuch socjalny z 2019 roku był właśnie spowodowany manipulacją mediatyczną tych, którzy chcieli, żeby ten wybuch zaistniał, ale znaczy można podpalić, jeżeli to się pali. I ponieważ Chile przez 3-4 lata było stagnacji albo recesji, to ludzie byli zgorzknieni. Dlaczego ludzie byli przyzwyczajeni do tego, że co roku żyje się lepiej, a przez parę lat co roku żyło się gorzej?
podwyżki cen, drożyzna. Chile naprawdę w tej chwili jest bardzo drogim krajem. Na przykład ludzie, którzy przyjeżdżają z Hiszpanii czy z Francji, mówią, na miłość boską, jakby tu drogo płacicie za restaurację, można taniej zjeść we Francji czy w Hiszpanii. No, ja jeżdżę do Polski, więc bardzo wiele produktów żywnościowych jest droższe w Chile niż w Polsce. Na przykład typowe mleko, sery, czy wieprzowina, która jest bardzo droga. Natomiast wołowina jest tańsza i dużo lepsza niż w Polsce, niż w ogóle w całej Europie. Tak. Skoro Chile są znane akurat z win, no to ile średnio konsumujesz i nie przeszkadza to twojej rodzinie? No ja ostatnio coraz mniej, niestety, dlatego że, znaczy z różnych powodów, głównie zdrowotnych, ograniczam, ale znaczy wspomnę o sile Chile, którym jest szczep Carmener, który został wylansowany na świecie przez polskiego enologa Filipa Pszczółkowski. Carmener to jest stary szczep z regionu Bordeaux i ma bardzo ciekawą historię, bo w Chile uważano, że to był Merlot. I to były wielkie ilości hektarów taniego Merlota, który nie miał wielkiej wartości. No i Francuzi zaczęli podejrzewać, że to nie był Merlot. Filippo to zbadał dokładniej, bo to nie jest Merlot, to jest Carmener. No i w tym momencie chilijscy cwaniacy zamożni przygotowali teren, to znaczy pokupowali plantacje Merlota, te wszystkie, które mogli. Filippo ogłosił, że to jest Carmener, no i wtedy wielkie firmy chilijskie, prywatne, powiedziały, no przecież mamy taki szczep szlachetny, będziemy robić Carmener. I to jest rzeczywiście, no to jest bardzo smaczne wino, jest takie aksamitne. Zawsze musi być domieszane z jakimś lekko kwaskowym winem. Zresztą mamy tutaj polską winnicę Alta Alcurnia, państwa Wawruch, która zrobiła wino właśnie Carmener z domieszką Petit Verdot, taką szczątkową, które było Illustris, które miało wiele, wiele medali z pierwszej produkcji, nie? Wspomniałeś akurat, Macieju, że Chile jest bardzo drogim krajem i ono jest drogim i Chile akurat jest z tego znane. To wróćmy w takim razie może do cen. Czy na przykład w Chile, jak chciałbym kupić mieszkanie, ale takie typowe mieszkanie, dajmy na to, no bo to wiadomo, skala jest, do nieba sięga, ale weźmy to tak, skróćmy może, że na przykład chciałbym mieć dwie sypialnie, nowiutkie mieszkanie gdzieś w mieście. Ile by to mniej więcej kosztowało w Chile? No widzisz, to jest tak, znaczy kłopot jest taki, że gdzieś w mieście to znaczy gdzie. Dokładnie, dobra dzielnica. Gratyfikacja społeczna w Chile jest ogromna. I różnica cen jest, powiedzmy, 3-4-krotna. No, najtańsze mieszkanie, znaczy w mojej dzielnicy Vitacura, moim zdaniem najlepsza miejska dzielnica, bo są dzielnice lepsze i droższe, ale są dalej za miastem, a ja jestem wygodny, nie chcę daleko jeździć. No to tutaj w tej chwili jednopokojowe mieszkanie trzeba liczyć $200,000. Dwupokojowe $250,000-$300,000. Jak na przykład, nie wiem, jestem snobem, który chce mieć dom na plaży, to o jakich już cenach mówimy? Nie musi być zupełnie nowy, mogę odkupić od kogoś. To też zależy, czy z widokiem, czy bez. No z widokiem, ja akurat, to na samej plaży. Weźmy, zobacz, używany, stary dom z ładnym widokiem na Pacyfik i na Zatokę i na plażę, ale taki dom prosty, okay? Trzy sypialnie, dwie łazienki, drewniany, sprzedaje się za $200,000. Ja myślę, że najtańszy dom nad morzem bez widoku można kupić za $100,000. No natomiast już widok, jakość domu ciągną to do góry. Nie? Poza tym to też zależy, jak daleko od Santiago, czy jak daleko od miejsca, gdzie mieszkają zamożni ludzie. Zamożni ludzie mieszkają tam, gdzie jest rolnictwo, tam, gdzie jest górnictwo i Santiago. No to na przykład jakiś wypasiony w jakiejś dobrej dzielnicy. Jestem tym Polakiem, który bardzo dużo się dorobił w Polsce i stwierdzam, przeniosę się potem do Chile, już nie muszę pracować, no ale wolałbym nie wynajmować, tylko sobie kupić. No ale jak już kupuję, no to tam... Chilijski standard mieszkania to są trzy sypialnie, dwie łazienki, pokój dla gosposi za kuchnią. Do 120, 130, znaczy maksimum takiego mieszkania, które jest jeszcze rozsądne, to jest 130 metrów kwadratowych. No widzę, że unikasz tego, żeby dom z takim naprawdę wypasiony dom... Natomiast wypasiony dom, to wiesz, też wszystko zależy w jakiej dzielnicy, ale powiedzmy w dobrej dzielnicy
No, pół miliona dolarów za mały dom w dobrej dzielnicy i powiedzmy 750 tysięcy do miliona, większy dom, ale niewielki, luksusowy. Wynajm mieszkań jest dosyć przygnębiony, tak? Na przykład to mieszkanie, które kosztuje 200 tysięcy dolarów, malutkie, jeden pokój, to można wynająć za 300-400 dolarów. Może 500 dzisiaj, tak. Bardzo tanie. No to w takim razie z tego wynika, na przykład tobie się nie opłaca kupić mieszkania i wynająć je, no bo zwrot nie, masz... Nie. Znaczy my w rodzinie mamy parę mieszkań, które ktoś tam gdzieś kupił i wynajmuje, ale ja wynajmuję głównie lokale handlowe. Macieju, takie 3-4 zdania, niełatwe zadanie, żeby przekonać takiego Amerykanina czy Europejczyka, czy warto się przenieść, dlaczego warto przenieść się do Chile. Odpowiedź krótka? Wspaniała przyroda, bardzo czyste i dziewicze miejsca i no, przyzwoita struktura komunikacyjna, internet szybki, działa wszędzie, ocean jest czysty, góry są wspaniałe, tereny narciarskie są fenomenalne, Patagonia to jest bajka, pojechać na Patagonię, wiesz, jak ja każdym razem jak wysiadam nad cieśniną Magellana z samolotu i no już teraz nie mogę iść przez płytę lotniska, muszę zaczekać, ale wyjdę z lotniska, to człowiek oddycha żywym powietrzem. Tam jest po prostu, natura jest upajająca, to powietrze jest pełne zapachów oceanu, ziemi, wiesz, i idzie sobie człowiek przez te stepy Patagonii, czy przez Wyspę Wielkanocną, czy drapie się na wzgórze Robinsona Crusoe, naprawdę jest przepięknie i cudnie. A dlaczego by nie warto? No dlatego, że ten kraj społecznie jest w tej chwili sperturbowany. Ale z kolei ludzie, którzy mieszkają w Filadelfii czy w jakimś mieście we Francji, no to Chile jest spokojniejsze na pewno. Chile jest na pewno najbardziej spokojnym i bezpiecznym krajem w Ameryce Południowej. I tutaj, Macieju, właściwie bardzo podobne moją opinię pod to, co powiedziałeś. Myśmy bardzo dobrze zwiedzili Amerykę Południową i mi się wydaje, że wiesz co, południe Patagonii to jest najbardziej widowiskowa część kontynentu. Mhm. To nie jest Machu Picchu. Machu Picchu jest najbardziej zawalone, ale to, żeby naprawdę docenić tą przyrodę, jaką ma Ameryka Południowa, to jest właśnie Patagonia, zwłaszcza południowa część. Jest to niesamowite miejsce. Ale pustynia Atacama tam również jest fascynująca. No nie byłem akurat na pustyni. Pustynia Atacama, jedziesz się, wiesz, do San Pedro na tam 2000 metrów, potem przejeżdża się przez przełęcze na 4400, 4600, niecki wulkanu 4500 metrów, widoki bajeczne, flamingi, no, płaszczyzna tego Salaru, potem trochę dalej w Uyuni, słone jeziora i Salary, to są bardzo piękne miejsca. Stare wioski, fortece Inków, no bardzo dużo piękna jest w Chile, bardzo dużo. Także masz trochę taką mieszankę natury powiązanej z egzotyką i nawet trochę historii w tym samym miejscu. No i jak już mówiliśmy to o winach, to wina są wspaniałe, są w bardzo rozsądnej cenie, dlatego jak mówiłem, może nie mówiłem, że... Znaczy, w Chile jest tak, wino jest ten varietal, który jest tam robiony w stali, które się pije na co dzień i są wina, które są beczkowane albo w beczkach starych, albo w beczkach nowych. No i powiedzmy, można za 15 dolarów kupić wino, które było beczkowane przez 8-9 miesięcy w beczce z nowego dębu. I to takie wino 2-3-letnie jest naprawdę wielką przyjemnością do picia. Są bardzo dobre szampany. No i Chile, za czasów szalonej krowy, epoki szalonej krowy, Amerykanie ustalili, że mięso wołowe chilijskie jest najbezpieczniejsze dla świecie i z bardzo prostego powodu, dlatego że tu nie ma paszy treściwej i krowy są po prostu przez cały rok na pastwisku. No. Są gdzieś tam, łażą sobie po górach, potem się zgania na takie bardzo soczyste łąki pełne smacznej trawy, no i po dwóch miesiącach krowy są odpowiednio najedzone i wysyła się je do rzeźni na stół niestety, więc mięso chilijskie jest bardzo smaczne. Ale ja widzę, że obojętnie jakie pytanie ci zadam, to tak bardzo umiejętnie wiesz tą odpowiedź
nawijasz i kończysz potem na winie. To jest chyba bardzo typowa chilijska cecha. Ale to ja słyszałem taką inną opinię. Żeby narazić się bardzo Argentyńczykowi albo Chilijczykowi, to trzeba wspomnieć, że wołowina jest lepsza w tym sąsiednim kraju. Jest tak, to jest taka linia, której nie przekraczasz. Nie zadawaj takich pytań. No to rozmowa była fajna, a teraz już... Teraz zaczniemy się kłócić, tak. No ale, ale z drugiej strony najlepszym aperitif, znaczy jak człowiek jedzie do Argentyny i prosi jakiś dobry aperitif lokalny, to ci podają pisco sour, a pisco sour nie jest peruwiańskie, tylko jest chilijskie. No więc... i tak przez moment właśnie myślałem, że jak będziemy mówili o wołowinie, to nie nawiążesz do drinków, a tutaj proszę. Tak, pisco sour mi się wydawało, że to jest Peru zawsze. Z tego zdania. No, wiesz, Peru mają marketing, ale Chile ma produkcję. W Peru nigdy nie było produkcji wina, tam oni nie mają klimatu do wina. Więc wino było zawsze produkowane w Chile, wino było zawsze dystylowane w Chile i było szmuglowane do Peru, żeby nie płacić podatków. Więc wino, więc aguardiente, czyli woda życia, woda ognista chilijska była sprzedawana w Peru, w regionie Pisco, jako peruwiańska, żeby nie płacić podatku, a to było szmuglowane. Akurat czasy się zmieniają. Jest tak, że kiedyś unikało się płacenia podatków w Chile i sprzedawało się w Peru. Ostatnio było tak, że akurat Chile było bardzo dobrym rynkiem, jeśli chodzi o podatki, a znowu na przykład taka Argentyna nie była. Ale znowu cofnąć się o 100 lat wstecz, jak Włosi mieli wybór, gdzie by się tu przenieść, do Stanów czy do Argentyny, to stwierdzili to samo. Przenieśli się do Argentyny i tam cztery pokolenia dalej troszkę żałują. No Argentynie, Perón i Szajka zrujnowali Argentynę i teraz Argentyńczycy mają ciekawe powiedzenie. Mówią, do Perona Argentyńczyk chodził do szkoły, szukał pracy, zbierał pieniądze, kupował sobie dom, żenił się i rodził dzieci. Po Peronie Argentyńczyk idzie do szkoły, nie szuka pracy, tylko prosi rząd, żeby mu dał pieniądze na życie i mieszkanie. Jak duża jest Polonia w Chile? Koło 1000 osób. Prawdopodobnie zmniejsza się, gdyż ludzie raczej mają tendencję do wracania do Polski niż do przyjeżdżania. Znaczy, jak ja przyjechałem, było około 200 osób. A ostatnie badania tak przed paru lat było około 1000 osób. No mamy polską kopalnię tutaj, Sierra Gorda, więc kilkadziesiąt osób przyjechało do pracy w kopalni i otoczce dookoła. Macieju, i teraz co jeśli chodzi o plany już? Prawie emerytura, czy na przykład zostajesz już tam do końca, czy stwierdzasz, a nie, to jeszcze może gdzieś się przeniosę? Tak, jakie plany na przyszłość? No powiedzmy, żyje mi się tutaj wygodnie. Sytuacja w Chile się pogarsza od wielu lat, ale nie na tyle, żeby to było nie do wytrzymania. Prawdopodobnie kolejny rząd będzie bardziej patriotyczno-prawicowy niż aktualny lewicowy, bo aktualnie przy sterach kraju są ludzie, którzy są na bardzo wysokim poziomie ignorancji. To jest młode pokolenie, które na dodatek w tej chwili błyszczy przez korupcję monumentalną i taką bardzo, bardzo prymitywną. Rozdają sobie pieniądze nawzajem, ale instancje działają i to hamują. Więc, ale jaka jest sytuacja, że ja mam tutaj dzieci, którym jest dobrze, moja żona jest stąd, więc powiedzmy, sytuacja nie jest na tyle tragiczna, żebyśmy musieli uciekać gdzie indziej i prawdopodobnie do tego nie dojdzie, dlatego że lud chilijski jest dosyć mądry, ponieważ aktualny rząd jest szkodliwy dla kraju, to na pewno w następnych wyborach przejdzie rząd bardziej normalniejszy i trochę zahamuje tą degrengoladę aktualną. Ale gdybym był wolny i samotny, to bym wrócił do Polski, dlatego że jeżdżę do Polski do roku i naprawdę w Polsce jest to, co było w Chile w latach 90. Z każdym rokiem jest coraz lepiej. Jest piękniej, jest czyściej, są lepsze drogi, więcej połączeń kolejowych czy autobusowych. No ja widzę, ja pamiętam Polskę z lat 70., 80., z wielu podróży. No, Polska naprawdę rozwija się niesamowicie. Rozwój makrogospodarczy jest bardzo obiecujący.
Tak, akurat odbija się, twoja odpowiedź odbija się echem, bardzo wiele osób komentuje to właśnie dokładnie w taki sposób. Zresztą muszę się pod tym podpisać też. Twój komentarz a propos Chile to zabrzmiał bardzo podobnie, jakbyśmy mówili o Europie Zachodniej. Że to jest taki ten poślizg, taki spadek i to nie tylko ekonomia, ekonomia jest z tym związana, ale zmiany socjalne, bo coś o tym też mówiłeś, co się dzieje w Chile i to jest ciekawe. Bardzo będzie mi trudno krótko to powiedzieć, bo system jest tak wielowektorowy, że my widzimy wypadkową, ale ta wypadkowa jest złożona z bardzo dużej ilości czynników, ale powiedzmy, gdyby tak usiłować to skondensować trochę, to społeczeństwo, które koncentruje się na przywilejach i prawach, a zapomina o obowiązkach i poszanowaniu prawa, no, jest skazane na wpadanie w kryzys. I w Chile, znaczy od bardzo dawna na przykład pobłaża się przestępcom, co sprawia, że przestępczość rośnie i przestępczość jest opłacalna, dlatego że nie ma kary, czyli nie ma kosztu. Potem szkolnictwo zostało opanowane przez lewicę. Ludzie lewicowi mają bardzo dobre serca, mają często bardzo dobre zamiary, ale nie mają zdolności do tego, żeby te zamiary praktycznie realizować, dlatego że żeby dzielić, trzeba mieć co dzielić, czyli trzeba naprzód trzeba produkować. Więc jeżeli rządy i organizacje społeczne zabawiają się w dzielenie, obdzielanie, obdarowanie i pomaganie, a nie pozwalają większości ludzi produkować dóbr, które następnie można dzielić, no to dzieli, wydaje się więcej, a zarabia się mniej, co wpuszcza kraj w kredyt i co no, prowokuje napięcia społeczne. Ludzie, którzy pracują, są zdegustowani tym, że płacą coraz wyższe podatki, że są coraz wyższe ceny i coraz więcej ludzi nie pracuje, mimo to żyje. Także Macieju, dziękujemy bardzo za rozmowę i będziemy w kontakcie. Dobrze, dziękuję bardzo, serdecznie pozdrawiam.